Poproszę was o coś takiego, żebyście tam najechali na tą ikonę eksploratora, dobrze? I tam powinniście coś zobaczyć. Ile tam w tej chwili miniatur widzicie? W Polsce już od co najmniej dekady to nie telewizor, a właśnie komputer z łączem internetowym jest oknem na świat. I to nie tylko dla osób młodych. Coraz więcej seniorów chce uczyć się obsługi komputera. Taką możliwość daje im Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów, która współpracując z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych po raz kolejny z powodzeniem organizuje specjalne kursy. Przede wszystkim dla seniorów jest to bardzo potrzebne, gdyż w dzisiejszej dobie, w dzisiejszych czasach komputer to podstawa, z którego można czerpać wszelakiego rodzaju wiadomości. Choć pierwsze kroki stawiane w cyfrowym świecie nie są łatwe. Przeglądarka internetowa, do tego jeszcze nie doszedłem i nie wiem, co to jest. Kursantom nie brakuje determinacji w dążeniu do celu. Chciałabym dojść do tego, że mogłabym mieć informacje jakieś i oglądać pewne programy, których nie mam na przykład w telewizorze. Zainteresowanie projektem było tak duże, że utworzono aż 4 10-osobowe grupy o różnym stopniu zaawansowania. Chcę wiele spraw dzięki komputera załatwiać sobie w domu, nie uczestniczyć, chodzić po prostu... bankach i innych instytucjach, skoro to można załatwić w domu przy pomocy komputera. Kursy są organizowane dla wszystkich osób, nie tylko dla Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów. Projekt przewiduje osoby również niezrzeszone w tej organizacji, także mogą wszyscy, którzy z całej Kotliny Jeleniogórskiej brać udział. Szkolenie jest prowadzone 2 razy w tygodniu po 3 godziny i będzie trwać do grudnia. Kolejny kurs zostanie zorganizowany w maju przyszłego roku.